Młodzieżówka? Mamy drużynę? Młodzieżówka, do nas mówię, panowie. Ale stał, stał. Dobra, i jest tutaj kolega, który ma imię... Tak, będziecie sędzinami liniowymi. Rozpoczynamy tę rywalizację, start! I ruszyli, jak na razie drużyna Olafa. Drużyna Olafa spokojnie znowu się na drugą stronę. Przeciągnie i ja wygrali ten pojedynek. Start! I nasze strony się ruszyły, jak na razie dziewczyny. Klaudia, pamiętamy, trzymamy się pod nogą. I rozpoczynamy tę rywalizację teraz! Czy drużyna Paweł Jeden obroni ten tytuł? Chodzi o to, żeby jeżeli będziemy zmieniali tę władzę, a musimy ją zmienić, bo rodzaj korupcji jest tak przerażający. Ja mogę Państwu powiedzieć, że byłem, no już prawie 20 lat temu, byłem w Berlinie jako przedstawiciel Sejmu Polskiego i wtedy wziął mnie na stronę wiceprezes CDU i powiedział, że ma mi do przekazania od ówczesnego kanclerza, pana Kohla, że według danych Bundesnachrichtendienst, czyli opieki niemieckiej, stopień korupcji w polskiej klasie politycznej jest niepokojąco wysoki. Od tego czasu minęło 20 lat, ten poziom stał się już nie niepokojąco wysoki, tylko jest 3 razy wyższy. I po prostu tego już nie można wytrzymać. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, a oni jedzą, że żrą właściwie. No a co nam zostało? Kiełbaski. Proszę Państwa, w takim razie proponuję sobie pomyśleć, żeby chwis agis prudente ragaz et respice finem. Czyli cokolwiek robisz, mówili Rzymianie, rób ostrożnie i patrz końca, jaki będzie efekt. Dlatego też musimy bardzo starannie przygotować sobie to, co zrobimy po obaleniu obecnego reżimu. No i tym właśnie się teraz w najbliższych miesiącach będziemy zajmowali. Dziękuję wszystkim za uwagę. Kiełbaski jeszcze są. Dziękuję.